Fergusona z 57. Lessi daj, daj Lessi daj, ale Lessi daj, a ja rzucę, o tak. O, jest pies dopiero, kurde, filmowy. No daj, daj. Tak, słychać już Fergusona. Chyba 35 koni. Coś koło 35. Nie wiem dokładnie. Mówię, zgaszę go. To go obejrzymy z zewnątrz, bo bardzo ładny ciągnik. Znaczy nie chciałbym go porównywać do C325, ale podobne klimaty. No, takie właśnie, które lubimy. Mieliśmy podpinać kultywator i coś porobić, ale mówię, kurde, już tam nie bardzo było co robić, aby koło domu zostało. Otworzymy tutaj, kurde, co tutaj jest, chłodnica, zbiornik paliwa, kumulator. No tak jak wspominałem, 57 rok, więc maszyna wiekowa, ale ładnie wygląda, bo zadbana. Te obrotomierze są fajne. Trzybiegowa skrzynia, znaczy trzy, no sześcio, tak jak w 30. Tu jest zmiana na te żółwie, nie żółwie. Ale zapalimy tylko jak jest na luzie, na tej drugiej wajsze. Pewnie dla bezpieczeństwa. O, tu kalamitkę wypatrzyłem do kolumny kierownicy, żeby smarować. Pewnie samostart tam jest, ale kultura pracy bardzo wysoka. Przez to pewnie, że cztery cylindry. Idzie jak zły. Maska robi robotę, bo ładna. Jarek, a czemu tak długo filmów nie było? Kurde. Fryzurę miałem nieodpowiednią. No i cóż więcej. Jedźmy dalej. O. Tu jest rozwiązanie ciekawe, bo jak w czoperze, żeby nogi mieć troszkę dalej. A tu sprzęgło. Tu hamulce. A tam gaz. Więc nogę z gazu i dopiero na hamulec. Trochę przypomina to właśnie takiego oldschoolowego, kurde, Harley'a. Aż by się chciało powiedzieć, I need your clothes, shoes and your motorcycle. Ale nie ma co, palmy. To na środku, a tu obojętne pewnie, bo i tak ze sprzęgłem zapalimy. Tylko tego wariatora trzeba cisnąć. Ale palić, pali ładnie. Sprawdzimy, czy miotła jest, ale chyba nie ma. Nie, tam nie ma, dobrze jest. Nie ma to jak się przejechać ciągnikiem w pole, zobaczyć co się dzieje. I to jeszcze takim klimatycznym. O kurde, starszy o 5 lat od C325 mojego. Wszystko tu sobie zrobił tak jak trzeba. To kita trójka. Jeszcze po lepszej drodze przejedziemy, zobaczymy.
trzeba oddać Fergusona. Na szczęście nie jestem na piechotę, bo mam kładzisza. Kurde. Siema, Szymek! Siema. Co tam działamy? Spawamy. Spawamy. A posadzimy coś ziemniaków? Chyba tak. No to dobrze. Miałem ja podjechać, ale nie ma hamulców, to nie jadę. Pod magazyn ziemniaków. Hua! Giełda padnie. To co, tu stawać? No jak widzicie, kawał pola. Będzie z 12 arów. Kurde, jak za dawnych czasów. Po 3. Może po 4. Jak wkazę palca, to najwyżej nie zagram na akordeonie. Tak, to worek kartowy. Może powiedz, jakie ma pracownika. Szybcie. Na co mi przyszło na stare lata? Uprawiona ziemia. Nic za wysadzi. Ale trzeba ją dosypywać. Bo nie starczy. Trzeba uważać, bo sadzarka zachodzi przy skręcie. Niczym autobus. Jarek kieruje. O, ale trzeba będzie do tyłu jechać. Tym? Miałem za szybko trochę. Teraz za wolno. Jechać?
maksa w dół. Miałem kłada, nie mam kłada. Tam nie ma hamulca. Ale biegami już słyszę, że hamuje. Tu hamulców nie ma. Zobaczyłem. To na razie. Cześć. No niestety bateria mi padła, jak przyjeżdżałem koło jęczmienia, ale następnym razem na pewno go pokażę. Może zrobimy nalot z drona, a póki co trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!